No dzień dobry. 23 maja. Dzisiaj sobie robimy odkładziki. Są trzy matki przygotowane. Troszkę przenosiłem te matki, bo one były chyba w środę i w czwartek się wygryzały. Dzisiaj mamy poniedziałek. Więc troszkę sporo. Latają przy mnie pszczółki z wściekłego ula, bo troszkę tam trawę podcinałem, więc już zdążyły mnie przywitać. Co robimy? Tutaj z tych dwóch rodzin, z Elgona i z Gębalowej, będą robione sypańce, więc tutaj się nie pozbywamy pszczoły i tak dalej. Trzeba będzie i tak później tam zajrzeć, żeby zobaczyć jak stan rojowy, bo ostatnio było tam zaglądane 9 dni temu. A to duży błąd. W sumie to jestem chyba w ostatnim możliwym dniu do zaglądania do uli, bo przez ostatnie dwa dni padał deszcz. I to tak fajnie padał. I dzisiaj się zrobiło ciepło i słońce. Więc jeżeli miałyby wychodzić kiedykolwiek rójki, to dzisiaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaglądałem w deszcz do zielonego i do niebieskiego. Jak widać, zostały zmienione gniazda z uwagi na to, że te ule stały na trzech półkorpusach. W tej chwili jest cały korpus i półkorpus. Filmik z niebieskiego ula wkleję teraz. Niestety dzisiaj nie nagrywam, ale chciałem wam pokazać, jak przenoszę pszczoły do nowego korpusu i jak to wygląda w tym podwójnym, nie? Zobaczcie, co tu się dzieje. No to taka jest sytuacja z pszczołą teraz. I oczywiście jest masa tutaj jeszcze pod daszkiem. I daszek zabudowany, no w tej chwili już nie będę podnosił. Daszek zabudowany, pełen miodu. Także spóźnienie z miodnią. No i trzeba by było, niestety widać, że no jest sporo pszczoły w tych ulach. I nastrój rojowy też tam już się zaczynał powoli. Więc trzeba zrobić odkłady. Z zielonego, z niebieskiego i wydaje mi się, że z tego trzeciego, tego tutaj w rogu i być może z tego. Te odkłady w ogóle będą takie składane. No dzisiaj cały dzień tu będę, mam nadzieję, te cuda robił. Coś tam pewnie nagram. Trzeba będzie zajrzeć też do tych moich trzech wież, jak to się odbudowała ta węza i niestety zebrać zwłoki trutni z miodni, gdyż miałem tu być znacznie wcześniej. Te trutnie mogły tam wytrzymać ze 3-4 dni, może 5, ale dzisiaj to już jest 9 dni, kiedy trutnie są odgrodzone tą kratą odgrodową od gniazda i nie mogły przejść na dół do wylotka. Mój błąd. No nic na to nie poradzę. Zobaczymy, czy żyją, czy nie udało im się przeżyć. Jeśli chodzi o te chore, dziwna sprawa była. Przeglądałem je w deszcz ostatnio. No i do czasu obejrzenia ostatniej ramki byłem przekonany, że jednak trzeba się ich pozbyć, ale jedna ramka była po prostu całkowicie zaczerwiona z góry do dołu i troszkę się zdziwiłem, o co tam chodzi. Na dziś przyniosę gąbeczkę, umyję cały przód. W środku niestety ramki są z wilgocią na dole, na dolnych beleczkach. No, być może całkowicie im otworzę dennicę już teraz, bo myślę, że zerknę jeszcze, jakie są temperatury w nocy tutaj,
ale myślę, że to już powoli można się szykować do otwarcia dennic. No i tyle. I zaczynamy zabawę. Dzisiaj cały dzień na pasiece. Będzie tego dużo. Widać, że pyłku dużo noszą. W ogóle po dwóch dniach deszczu przejeżdżałem obok pola rzepaku. Zerwałem sobie rzepaczek. Pachnie niesamowicie. Także podejrzewam, że będzie noszenie. Zobaczymy. Jeśli chodzi o zwłoki, no trochę tu jest tych zwłok. No ale tu w sumie niewiele. Pszczoła też się wymienia oczywiście, nie? Tutaj w kałuży widać, że jest dużo pszczół. To błąd. Tutaj też są jakieś zwłoki. To trzeba będzie posprzątać. Tutaj nie widać żadnej tragedii. Jedynie kałuże to jest problem na tych foliach. No i zabieramy się za zielony. Myślę, że miodnia nie najgorzej, nie? Pięknie poszyte. Biorąc pod uwagę to, co mówią koledzy, to nawet ten nieposzyty miód może mieć 16-17%, więc tu już można wirować to wszystko. I zrobimy to jakoś, myślę, za 2 dni, może za 3. Piękne są te rameczki, naprawdę. Ostatnią jeszcze zobaczymy, bo taka cienizna jakaś wygląda. Tak, ostatnia albo jest wyjedzona, albo nie wiem, co tu się stało. No i mamy pięknie. Jeśli chodzi o miód, to jest praktycznie korpus do zabrania. Ze 20 kilo to waży mniej więcej. Mamy ramkę z pokarmem i z pierzgą. Oczywiście dzisiaj musimy obejrzeć matkę koniecznie. Dobra, mamy pierzgę, więc bierzemy jako osłonową. Mamy wygryzające się czerw. Mamy jajeczka. Matki nie widzę. No matki nie widzę, ale ta ramka się nie nadaje raczej do odkładu. Może być jako osłonowa w gnieździe ostatecznie.
Tu również się pszczółka wygryzła. Ta ramka również się nadaje do odkładu. Czy tu są jajka? No oczywiście, że są. O, i to jest rameczka, która się w miarę nadaje do okładu. Jest pokarm, jest pierzga i jest czerw. I my sobie tą rameczkę chyba weźmiemy. Przynajmniej na razie. Jest druga ramka, która się nadaje do odkładu. Jest pierzga, jest pokarm, jest czerw. Oczywiście mateczniki to ja później przejrzę. Ta ramka osłonowa jednak nie będzie tu potrzebna. Byleby matkę dojrzeć, słuchajcie. To jest najważniejsze. Jest kolejna ramka, która się nadaje do odkładu. Ta się nie nadaje do odkładu. Chociaż z drugiej strony jest ładnie. Ale matki nie widzę. Jest ramka pracy. Przypominam, że była wycinana ostatnio, bo nie miałem węzy. Musiałem coś tu zrobić, żeby one się zajęły sobą. No nie widzę matki, niestety.
Bardzo ładna ramka pełna miodu. Jest matka. Super, odkładamy. Skoro tu jest matka, to nie ma jej tu, prawda? Prosta sprawa. Myślę, że spokojnie już starczy. Miodnie możemy przymknąć. No najgorszy problem jest z tym, żeby to nie skrystalizowało na ramkach, nie? To jest podstawa. Standardowy ruch, jak to przy odparowywaniu. Z 10 robimy 9. Jedna więc idzie na górę.
No i przechodzimy do niebieskiego ula. Zobaczymy, czy tu rójka już poszła, czy jeszcze nie. Się chyba nic nie zmieniło przez dwa dni. No musicie przyznać, że troszkę pszczółek jest, prawda? I że to, co dzisiaj robimy, to już jest raczej taka, można by powiedzieć, konieczność w tym ulu. To jest wszystko tegoroczna węza, nie? Prawda? I to jest zniszczone, widzicie, przez to. No niestety. Tak sobie budują. Druga. Ciężka, musicie mi wierzyć na słowo. Trzecia też i poszyta. Czwartą sobie weźmy. Dla przykładu. Ciężka jak diabli poszyta. Ciężka poszyta. Czyli tutaj przychodzi druga miodnia. Pierzga, pokarm, tak? Patrzymy za matką. Ciężko jest czasami matkę dojrzeć, jak jest dużo pszczół w ulu. Ale myślę, że nie powinno jej tu być. Sramka z tego roku, nie? Świeży czerw. Świeższy i trochę starszy. Również larwy. Nie widzę matki. Tutaj jakiś cudak jest zrobiony, nie wiem. Co to ma być? Patrzymy za matką. No nie widać. No ostatecznie może iść do odkładu, tylko trzeba miseczki matecznikowe ściągnąć. Zobaczymy dalej. Bardzo lekka ramka, czyli bez pokarmu prawie. Raczej nie nadająca się do odkładu, bo są larwy i jajeczka, więc po co? Nie widzę matki. Przechodzimy dalej. Również lekka ramka. Troszkę pokarmu. Troszkę pierzgi. Niestety jajka. Nie widzę matki. Idziemy dalej. Również lekka ramka. Czekajcie. Co tu się dzieje? Są jajeczka, dobra. Czyli tak nie za bardzo do odkładu. Nie widzę matki. Taka mogłaby być, chociaż tu jest na czerwione troszkę. Pierzgi trochę jest, prawda? Mało pokarmu tutaj jest. No tutaj mamy pierzgę, wygryzający się pokarm.
wygryzający się czerw. No, całkiem chyba. Przydałaby się lepsza ramka z czerwiem. Jakoś kiepsko trafiłem dzisiaj. Gdybym 2 dni temu robił, podejrzewam, żeby było lepiej. Jajeczka. Matka gdzieś tu musi być. O. Dobra. Przekładamy ją tak, żeby nam nie przelazła. To jest ramka pracy, więc do odkładu raczej cienko. O! I to jest ładna ramka w miarę do odkładu. No i fantastycznie. Mhm. I mamy poszatkowane gniazdo. Mamy odkład z 3 ramek. Wyciągamy jedną ramkę, żeby sobie spokojnie miały jak odparowywać i stawiamy górę, żeby miały co odrabiać. Bo jak widać, one lubią tu robić. No, taka spokojna pszczółka, naprawdę. Tego nie opaliłem, widzę. I mamy porozszerzane miodnie. Elegancko. Pszczoła ma dostęp, więc może sobie odparowywać. No i dobra, no i co? I mamy drugi odkładzik. Mamy zasadzoną miodnię. Tutaj akurat jakiś oblot młodej pszczoły, albo ten miód trochę ich tu skusił. No i z tym odkładzikiem idziemy tam do tyłu, no bo tam będą te odkłady. Bo nie mam gdzie. Przecież teraz nie da się przestawiać uli z takimi ilościami miodu na ulach, więc no dałem ciała, no co tu dużo gadać z tym przestawianiem. No i trzeba targnąć ten ul i przenieść do tyłu. No i kolejny ul, tym razem za zielonym niebieskim. No już widać, że pod daszkiem już się nudzą. A pszczoły w miodni jest tyle, ile jest. Sprawdzamy, co się dzieje. Widać delikatną nadbudowę. Również spokojna pszczółka. Z tego, co pamiętam, setka. Elgonik. Jakoś te elgony są takie fajne. Albo mi się tak wydaje. Co my tu mamy? No jak widać, jest poszycie, prawda? Może sobie powyciągamy parę, jednak to miodobranie to już... Dzisiaj jest poniedziałek, to środa, czwartek to najpóźniej. Muszę sobie jakoś wyznaczyć dzień. Oj, 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 oj.
No to tak wygląda ramka zewnętrzna, prawda? Ciężka jak diabli. No to jest błąd nie branie dzisiaj tego. Pełno pszczoły. Jak ja tej pszczoły trochę zabiorę do odkładu, to tu będzie troszkę zimniej, może skrystalizować. To jest chyba największa miodnia, jaka dzisiaj się trafiła. Więc moje plecy mówią nie. Gdzie to mogę położyć? O Jezus, aż się trzęsę. Słuchajcie. Ten poliuretan się nie rozleci? Nie, chyba nie. Coś strasznego. Albo damy je do odkładu. No to jest piękna ramka do odkładu. I później możemy wycofać. Co tu jest? Czerw trutowy. Mam nadzieję, że tu matki nie ma. Patrzymy za matką. Patrzymy za matką. Jeszcze te miseczki wszystkie do ścięcia przed poddaniem matek i do zabrania jajeczka z tych miseczek. No piękny pokarm. Proszę, ramka pracy. Fantastyczna wręcz. Czy my ją likwidujemy? Chyba nie. Miseczki są, ale... Ale spoko, nie poczerwione. Nie ma matki. To są larwy? Nie, tu jakby jest pusto. Czerw się wygryzł. O, a gdzie wasza matka, że ona tu nie zaczerwiła? No to ciekawe, ciekawe. Patrzymy za matką, bo to jest ramka, która idzie do odkładu. Ja nie wiem, czy ten odkład nie będzie czteroramkowy tutaj. No. I mamy miseczkę na cichą wymianę albo na ratunek. Whatever. No piękna, nie? No jak tego nie dać do odkładu? Bo tu będą za cztery ramki odkładu. No jak na końcówkę maja czteroramkowy odkład, to tak całkiem. Dobrze by było matkę znaleźć. To jest podstawowy problem. No, tutaj ta pani to szaleje, kurczę. Ładnie tu jest.
Algonik setka. Ona przede mną uciekała ostatnio. To pamiętam. Ależ to jest fantastyczna robota przy tych pszczołach. Ile to daje satysfakcji. Coś pięknego. Szukamy matki, bo to jest w tej chwili najważniejsze. O, bardzo lekka ramka. Bardzo, bardzo lekka. Czyżby tu się pszczoła dopiero wygryzła? Nie, larwy są. Matki Niewiżu. Oj, Niewiżu to jest teraz niepoprawne politycznie. O, nie tylko politycznie. Jaja, larwy. No jakieś tam matyczniki, coś tam się dzieje, nie? Ładna ramka. Nie powiem. Kurczaki, no nie widać jej. Ciężka ramka. Pełna pierzgi i czerwiu. Ładna. No niestety, ale matuli nie widać. Ładnie, zobaczcie. Pełno pierzgi. Tam, gdzie nie ma pierzgi, jest czerw. To by trzeba było izolować matki jednak. Jest, jest na ostatniej ramce. Hurra! Czyżby tu się rój zbierał? No tak coś łażą po tym? No młoda pszczoła to na pewno lata, ale co poza tym? Czy tu są jajka? No nie ma, to jest ta ramka bez jajek. To ja ją wezmę. Teraz z młodej pszczoły byśmy strzepnęli troszkę. Znaczy z czerwia odkrytego. A to? No pewnie, że to. Profilaktycznie, czy matka nie przeszła, ale nie widać. Ryzykujemy zaziębienie czerwiu trochę z jednej strony.
to zrobimy tak. To już zamykamy. I teraz one tu muszą poczuć bezmateczność. Zresztą wszystkie trzy muszą poczuć bezmateczność. A tu robimy porządki. Bardzo, naprawdę bardzo fajna pszczoła, ten Elgon z Bartoszyc. Mam zamówienie na piątek chyba tej jego. Bo dzisiaj podkładamy inne matki. Dzisiaj podkładamy krainkę PK, czyli osobistą linię pana Piotra Kurka z Siedlec. Dosyć ciekawa pszczoła podobno. A trzecia z... Dwie mam krainki PK. A trzecia to jest Elgon 188, z tego co pamiętam. Też dosyć ciekawa pszczoła, dlatego wziąłem. To słuchajcie, mamy trzy układy walnięte, one będą sobie tutaj jakoś leżeć. Nie wiem, czy znajdę te palety. Chyba nie, nie widziałem palet tutaj już. Te odkłady są zamknięte, nie? I one były robione średnio 11-12, więc macki będą podkładane średnio 15-16. I to tyle. Wiecie co? Tak przestrzegam przed jedną rzeczą, bo się uśmiałem przed chwilą. Klateczki oczywiście mam już przygotowane, otwarte tam te włazy dla pszczół, nie dla matki, tylko dla pszczół. I tak sobie pracuję, tutaj robię, tam tutaj jakąś węzę wkładam, coś tam, jakieś bzdurki. Matki sobie przygotowałem tu w cieniu. I tak tylko zauważam, że jakbym tak sobie z godzinkę popracował, to można matkę stracić, nie? To taka tylko drobna uwaga, dobrze, że zauważyłem. Mamy przygotowane trzy mateczki. Każda z nich ma otwartą dziurkę na wejście pszczoły, nie na wyjście matki. Czyli najprawdopodobniej jutro będziemy to otwierać. Muszę się zorientować, bo wydaje mi się, że jednak pojutrze. Mamy przygotowane wodę z miętą. 15 kropel mięty z apteki na 1,5 litra wody. Przepraszam, 25 na 1,5 litra. Mgiełka. Co to nam daje? Oj, zablokowało się. Mięta likwiduje zapach, tak? Byłej matki. Więc my to musimy... Oj! No, psikaj się. My to musimy popsikać troszkę. Tam bez przesady. Cholera, no. Co mi tu spadasz? Po co my to psikamy? Po pierwsze likwidujemy zapach. Po drugie dostarczamy im wody. A po trzecie pomaga to w przyjęciu matki. Przede wszystkim likwidacja zapachu. I teraz tak. Od prawej najmniejsze numery 67, 69 i 89.
69 jest to krainka PK. Pszczoły huczą, jak widać, słychać. Zostawiamy trochę miejsca, bo tam są dziureczki, którymi ten feromon matczyny, on się wydostaje, nie? Więc ten ul, te pszczoły muszą ten feromon czuć. O, tu ile zdechniętych, co tu się stało? Dobra. One muszą mieć ciepło, więc tutaj trzeba zamknąć dennicę, gdzieś mam zamknięcie. Trzeba dać im trochę spokoju. Aha, można im dać ramkę właśnie. Zapomniałem. Ramkę z pokarmem przecież mam dla was. Jak zwykle zostawiam z tyłu troszkę. Otwieram wlotek, bo był zamknięty. Ograniczam go. I zamknę dennicę, ale to raczej nie zapomnę, bo mam tutaj, więc... Więc przechodzimy do drugiego. Tu miała być mamusia 67. No tutaj to widać, dużo pszczoły dałem. Więc tutaj też damy ramkę z pokarmem. No bardzo dużo pszczoły tu dałem. Tu mam przygotowane już miejsce dla matki. Ale chciałbym jeszcze jednak pokropić troszkę na każdej ramaczce. Tu mamy miejsce dla matki. Idziemy po pokarm tudzież węzę, bo jak tam jest tyle pszczoły, to one to wyjedzą, chwila i będzie węza. Znaczy susz oczywiście. Krainka PK z otwartą jedną stroną. Wkładamy między czerw, a przynajmniej tak się staramy.
czwarta rzecz, którą daje takie spryskiwanie. Chyba czwarta, o ile dobrze liczę. To to, że pszczółki się zlizują. Akceptują się w ten sposób. Jeden wlotek otwarty, będzie zaraz lotnisko podstawione, które tam gdzieś jest odłożone. To była 67, to była 69. Teraz idziemy do 89. Mamy 89, 4 ramki. Pryskamy miętą. Ups. Pszczółki jak zwykle zlizują się. Też mam przygotowane miejsce. No ale chcę się trochę tutaj popsikać z wszystkich stron, żeby zapomniały o swojej matce. Żeby się zaczęły zlizywać. Żeby miały wodę. Same plusy. Mamy tu czerwa, tu też mamy? Mamy. To tu wstawimy. Mateczka. 89. Buckfast 188. Niestety w klateczce od 5 dni. Dlaczego mówię niestety? Bo to jest matka nieunasienniona. Ona jak najszybciej powinna lecieć na lot godowy. Z różnych przyczyn nie pykło mi. No i tyle. I zobaczymy, co z tego będzie. Odkłady na ziemi położone. Ale mają zamknięte dennice. Oprócz tego, ale to zaraz mu zamknę. I to cała robota z dzisiejsza z odkładami. 25 maja. Godzina prawie 13. Wczoraj pszczółki zostały okradzione z miodni, tej, która się nadawała. A ja standardowo przychodzę na pasiekę, stoję i patrzę na wylotki. Warto na to zwracać uwagę. Widać, że zarówno gębalowa, jak i elgonik, i drugi elgonik, które były traktowane po macoszemu, gdyż były przygotowywane na sypańce, pracują, więc ten stan rojowy, nawet jeśli jakiś jest, to jeszcze im nie przeszkadza. Oczywiście pozostałe ule również. Teraz przechodzimy do tyłu. Tutaj mamy wściekłe pszczółki.
Nie zanotowałem roju z tych pszczół, natomiast jakoś tak mało ich było. Tutaj jest również ruch. Tutaj jest ta niby chora rodzina, która dzisiaj w końcu zostanie wyczyszczony przód, żeby sprawdzić, czy nadal załatwiają się na korpus. Czy to była jednak jakaś choroba, powiedzmy, majowa. No tutaj jest sporo tej pszczółki. I teraz co tu się dzieje? Tutaj mamy odkładzik, drugi odkładzik i trzeci odkładzik. W drugim odkładziku jakaś taka cisza, chociaż nie, no pszczółka lata. Co jest tutaj ciekawego? Zauważyłem to wczoraj albo przedwczoraj. Wczoraj chyba przy miodobraniu. Jest... Było oczywiście buczenie tutaj. Dosyć takie spore. No bo był stan bezmateczny, tak? Więc pszczoły się denerwowały. Te ule aż huczały tutaj. W momencie, gdy poddane zostały matki z otwarciem tej klateczki tylko dla pszczół, ja wczoraj zauważyłem, że po pierwsze jest spokój w rodzinach, czyli już wiedzą, że mają matkę. Po drugie, chodzą sobie do tej matki i nie ścinają ich. Mówię tutaj o trzech ulach naraz, czyli wszystkie trzy matki. Można by było już otworzyć klateczce matce, żeby klateczkę, żeby wyszła na ramki. Ale jeszcze wstrzymam się do jutra, bo jutro będę miał gościa i chciałbym pokazać, jak otwierać klateczki, jak to wygląda. Tego to już tam nie będę nagrywał, bo to tam żadna filozofia, ale po prostu, żeby dziewczyna zobaczyła, jak to się robi w rzeczywistości, sama to zrobi i będzie ok. Jakie mamy zmiany? No zmiany są takie, że nie robimy już sypańców, bo mamy duży problem w zaopatrzeniu się w matki unasiennione. A do sypańców są potrzebne matki unasiennione. Dlatego też robimy odkłady. Zrobimy duże odkłady z tych trzech rodzin. Miejmy nadzieję, że gniazdo nie jest tak zalane, że tam jest czerw. To jest podstawowy problem, bo gniazda mogą być zalane w dużej ilości miodem i wtedy nie znajdziemy czerwiu zasklepionego do odkładów. Ale to jutro będziemy sobie sprawdzać. Raczej też nie będę tego filmował, żadna filozofia. Bierzemy po 2-3 ramki z ula z czerwiem zakrytym, strzepujemy trochę pszczoły i odkład jest zrobiony i czekamy 2-3 dni na przyjście matek nieunasiennionych. Ale to już na innym pasieczysku, na nowym, gdzie świeżo upieczony pszczelarz będzie się tymi pszczółkami opiekował. Także dzisiaj oddajemy to, co żeśmy zabrali, czyli ramki po miodobraniu. Nie mówiłem jeszcze o tym. Miodobranie było wczoraj. Żadnych filmów z tego nie nagrywałem, gdyż wiem, jak wygląda internet, szczególnie w Polsce. Fala hejtu i tak dalej. Więc ja mam miodarkę ocynkowaną, nie mam z nierdzewki. Miodarkę mam uruchomioną w pomieszczeniu gospodarczym, nie w kuchni. Dlatego nie ma co nagrywać. Ten miód jest i tak w rzeczywistości w sumie dla mnie i dla rodziny, więc ja nie handluję miodem, więc jest ok. Jaka sytuacja? 41 ramek zabranych, 2 ramki zostały sprzedane. Tak a propos, to nie wiem, czy wiecie, ale cena rynkowa takiej 2-kilogramowej ramki, czyli
pełnej miodu, czyli ramki, która waży 2 kilo, a w rzeczywistości miodu jest powiedzmy kilo 600 czy kilo 700, no może kilo, aha, no licząc wosk, no to kilo 600, okej. To cena rynkowa takiej ramki to jest w tej chwili jakieś 130 parę złotych. Ja sprzedałem jedną ramkę, chyba coś koło, nieustalone w sumie jeszcze mamy, ale mi się wydaje, że coś koło stówy, bo to dla kolegi. Druga ramka została zdegustowana u rodziców, a z pozostałych 39 ramek wyszło ponad wiadro miodu wczesnowiosennego. To wkleję zdjęcie. Wydaje mi się, że powinno tam być w granicach 38-39 słoików. Zobaczymy. Ale to na pewno wkleję fotkę, jak już będę miał słoiki. No i zabieramy się za otwieranie i za dawanie im ramek. W tych ramkach oczywiście jest częściowo miód. W jednej tylko ramce, którą wczoraj wirowałem, był delikatnie miód skrystalizowany mniej więcej w 1/5. Cała reszta ramek idealnie do odbioru. Nie sprawdzałem ilości wody, gdyż jest to miód wczesny, tam nawet jak nie jest sklepione, nie kapało oczywiście nic z ramek, nawet jak nie jest sklepione, to jest poniżej granicy 20% wody. Przypominam, że jest to granica na fermentację miodu w przypadku zamknięcia go w słoiku. Także musimy mieć poniżej 20% wody, żeby móc skutecznie i bezpiecznie przechowywać miód. No i to tyle z tego gadania. Bierzemy się do roboty, tego już nagrywać nie będę, bo nie ma co, dokładam ramki.